Chciałem zrobić fajne wejście. Ale hej, cześć, witajcie, stanowi się z nami z kolejnym maksymalnym vlogu. Dzisiaj pogadam o kilku rzeczach fajnych, złych i takich głupich. Na pierwszy odstrzał idzie zła wiadomość. Więc tak o, ktoś mi napisał niedawno, że jestem dzieckiem i wymuszam od was lajki i pouczam też was, że nie oglądacie moich filmów i aktywność moja. No ale to jest tak, bo ja nie jestem taką bardziej szczerą osobą, nie mówię, nie jestem, tak się skrywam jak inni youtuberzy i to i tamto. I właśnie porozmawiamy o tym właśnie, że ja od was niby wymuszam lajki, wymuszam aktywność i takie inne, znaczy to tak naprawdę od was zależy, czy chcecie oglądać, czy nie. Ja wam polecam jakieś serie, mówię, oglądajcie, 1000 osób do mnie pisze, nagraj Dying Light, nagraj GTA, nagraj Simsy, nagraj Spore na przykład, nagraj The Order. Dobra, to ja siedzę, przygotowuję się, intro robię, czasem nie robię, tylko szukam w internecie, intro, montuję intro, to jakiś czas też zajmuje. Kupuję najczęściej tą grę, którą chcecie, to też trochę kasy wydaje na to. Bo Dying Light tak naprawdę kupiłem, bo wy chcieliście. Bo każdy mi się pytał i GTA też, bo tak naprawdę GTA nie chciałem nagrywać. A teraz się zmuszam, żeby nagrywać GTA, bo GTA teraz przychodzę piąty raz. I dla mnie trochę za dużo już jest tego GTA, już mi się trochę znudziła fabuła. I na siłę dla was to nagrywam, dlatego nie ma odcinków teraz, bo mi się nie chce w to grać. I niby lajki wymuszam, znaczy mówię do was, dajcie na przykład, dobimy 15 łapek w górę, nie dobijacie, a właśnie tak jak mi kolega napisał, po co ty nagrywasz, skoro może 10 osób tylko to ciebie ogląda. Właśnie to jest głupie, mam 350 subskrypcji, a ogląda mnie ile, 10 osób, 20? I napiszę komentarz, o fajny film, o to tamto, wrzucę vlog, w którym powiem, żeby ludzie zobaczyli moje filmy, żebyście wy zobaczyli tak naprawdę. Pouczę was, bo nie powiem, że was nie pouczam, przepraszam, że was pouczam, no ale chcę być szczery, mówię dla was to, co chcę powiedzieć, co mam w sercu. I właśnie tak, zobaczcie, może na przykład wejdźcie w moją serię z Dying Light, którą specjalnie dla was nagrywałem. Kilka odcinków, 9 odcinków i skończyłem serię, bo chcę jak najszybciej skończyć, bo wy tak chcecie cały czas, o kiedy nowy odcinek, szybko nowy odcinek, wrzucam szybko nowy odcinek i ile? 4 łapki w górę pod ostatnim odcinkiem, pod przedostatnim 5, pod przedostatnim 7. To po co ja mam to nagrywać, skoro tego nikt nie ogląda? Nie wiem, nie ma to sensu dla mnie i sam czasem myślę, żeby skończyć wreszcie to nagrywać i mieć spokój. No ale nie, bo mnie ogląda te 10 czy 20 osób i nagrywam dla tych 10-20 osób, które wiem, że lubią to oglądać, a inne mają mnie po prostu w dupie i wchodzą i dają lajki, bo Max, bo nagrałeś to, a nie nagrałeś tamto. No, a dla was starania to macie w dupie, bo co ja? Jestem głupim tylko dzieciakiem, który chce nagrywać na YouTubie, nie? Przecież wyglądam na 12 lat. No. Po co się w ogóle staram? Dzisiaj chciałem wam nagrać śmieszny odcinek, ale nie nagrałem, bo mówię nie, bo zaraz będą hejty, że robisz siebie debila. W ogóle się nie zachowujesz, jakbyś miał 14 lat. Jakiś żart tutaj ktoś mi napisał i takie inne, dlatego tego nie nagrałem, a miałem duży, bardzo duży pomysł z Dzień Życia Skorpiona z Just Cause 2. Chciałem zrobić narrację do tego, jakąś muzykę, jako kim on jest, że na przykład to w ten dzień się dzieje, jakaś akcja, śmieszne momenty, ale mówię, nie nagram, bo zaraz będzie Max, ty niby masz 14 lat, zachowujesz się jak 5-latek, un like, un sub, ty debilu, won z YouTube'a i takie inne, dlatego tego nie nagrałem.
I nie wiem, nie będę was zmuszał, tak jak mówię pod każdym odcinkiem, zostawcie łapkę w górę. I chyba nikt w ogóle nie ogląda moich odcinków całych, jak widzę, bo nagrywam odcinki 30-minutowe, ile to zobaczy kilka osób i napisze w komentarzu to, czy na przykład nie wie. I na przykład fajny odcinek, gdzie film rzuciłem 5 minut temu, a ktoś napisze fajny odcinek. Tu jedna osoba chyba tylko mnie ogląda, która fany moment mi teraz robi, bo konkurs teraz jest na moim kanale, jeżeli nie wiecie, jeżeli nie śledzicie mnie. To jest konkurs na moim kanale, tam może tu będzie gdzieś link do tego, to sobie możecie zobaczyć. I dobra wiadomość, że dobiliśmy 350 już prawie subskrypcji i ten konkurs to też dobra wiadomość. I będzie specjal w ogóle na te kilkaset subskrypcji. Dzisiaj nagram jeszcze z dwa challenge, Mentos and Coke Challenge i jeszcze ten Cinnamon Challenge. I zaraz zobaczę, co jeszcze by można było tu nagrać, jaki challenge. Co jeszcze? O! Sprite and Banana Challenge jeszcze nagram. I Eyes and Claws Challenge. I Milk Challenge. Dobra, i Milk Challenge. I to wszystko nagram. Bo Q&A dzisiaj też nagrywałem. I myślę, że odcinek wam się spodobał. Nie będę mówił, że dajcie łapkę w górę, bo zaraz będzie, że wymuszam łapki. Jak chcecie, to zostawcie sobie komentarz. Udostępnijcie film. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam was do innych serii. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie mnie. Mówił dla was Max i na razie.